Podczas mojego live'a Ferrari nagle się odpalił i zaczął wrzucać jakieś storiesy, że ma brudy na fagatę, że ona zdradzała Stu i tak dalej, i że on jutro wszystko opublikuje. Po live'ie zadzwoniłem do Stu, zapytałem i się okazało, że co? Że Amadeusz w Armazonii. Co ciekawe, Stu pogadał też przez telefon z Amadeuszem, więc Amadeusz teraz jest całkowicie świadomy, że po prostu rzuca pomówieniami. Mordeczki, oglądałem kawałek live'a Sylwestra Wardęgi, była tam fagata, ja tam do fagaty nic nigdy nie miałem, no ale tak troszeczkę widzę, że krytykuję tutaj Nicole, czuję się od niej lepsza, nazywają patologią, pomimo że no wiadomo, że no część zachowań fagaty było dużo bardziej patologicznych niż to, że Nicola po prostu przebywała w tak ciężkim towarzystwie, więc postanowiłem zrobić jutro na live'ie takie porównanie obu pań. Nie jest to nic personalnego oraz breaking news, o którym nikt nie wie. Zastanowię się, czy to powiedzieć, ale tak na 90% to powiem. Ciekawostka, z kim fagata zdradzała Stu? Możecie jej spytać, może sama wam powie. Pozdrawiamy i pamiętajcie. Team Ferrari. Chodzi. Masz 24 godziny na to, żeby przeprosić publicznie Nicole. W innym wypadku ta tajna informacja zostanie ujawniona. Czas tyka. Twój ruch. I co tam, Amadeusz, w szachy chciałeś grać? Szachownicę rozstawiłeś? Ty kurwa w pierwszym ruchu już przejebałeś. No i jak tam, Amadeusz, chciałeś oskarżyć ją o zdradę, a wyszło, że przespała się ze znanym raperem, jak już nie była w związku. Ło, w chuj kurwa news, mocny. Zostałeś przyłapany na kłamstwie i pomówieniu i ty kozaczysz, że ty dalej będziesz w jakieś szachy grał. To zagrajmy i się kurwa bardzo zdziwisz. Ja przejebałem, kurwa, ja dopiero przyjmuję ofertę gry w szachy. Także widzimy się jutro na streamie Amadeusz Ferrari na Twitchu. Z przyjemnością, z jednym z potężniejszych umysłów na polskim YouTubie zagram w szachy. On już z góry założył, że przejebałem, albo już stwierdził, że to już w tym momencie jest porażka i mam mu powiedzieć, o czym rozmawiałem ze Stu. To powiem, zdradzę małą tajemnicę, że wpadnie prawdopodobnie na moją walkę do Dublina. Obejrzeć ją osobiście, śledźcie, jedziemy po Floyda Mayweathera. Panie Wardęgo, gra rozpoczęta, widzimy się jutro na live'ie. Proszę zapiąć pasy, usiąść wygodnie, kupić popcorn, wyluzować się. To będzie bardzo miła i przyjemna gra. Takie mam wrażenie. Nie wiem tylko skąd ta agresja. Przecież to, że dałem pstryczka w nos w fagacie, to zasłużyłam może trochę. Buziaki, dobrej nocy. Amadeusz! Wyszło na to, że chciałeś oskarżyć ją o to i o to. Ale ja, kurwa? Przecież to wy wzięliście swoje pionki, roztrzypaliście, kurwa, po całej planszy swoje pionki, teraz próbujecie je ułożyć. Przecież to wy cały czas wrzucacie na siebie jakieś brudy, jakieś, kurwa, daty, jakieś dyskusje, mieszacie w to raperów. Ja nie wiem, o co wam, kurwa, chodzi. Nie wiem, o co wam chodzi. Ale jak chcecie wiedzieć, o co mi chodzi, to zapraszam, kurwa, na live'a. Bo to, co na razie robicie, to jest beka, nie? To jest naprawdę beka, kurwa. No, ty sama fagata rzuciła jakieś nazwisko i przypisaliście do tego całą ideologię, o co ja chciałem kogo oskarżyć i tak dalej. Myślicie, że wszystko wiecie? To myślcie tak dalej. To, co ja mam wam do przekazania, mam do przekazania wam jutro u mnie na live'ie. Czas trwa. Jeśli fagata dalej ma czas, oczywiście przeprosić Nicole. Pozdrawiam. Uwaga, dzisiaj wjeżdża jeden z najmocniejszych filmów w historii polskiego YouTube'a. Mam niepodważalne dowody odnośnie tego wszystkiego, o czym ja mówiłem. Nie o czym oni mówili, ponieważ ja może ich chciałem wyprowadzić na manowce. Ja tylko rozsypałem im puzzle. Oni sobie sami je ułożyli i się cieszyli jak małpki. Patrz, ułożyliśmy, rozkminiliśmy. Chodzi o to. Ale wy nie rozumiecie, że ja myślę kilka ruchów do przodu. I to jest wasz błąd. Ja mam nadzieję, że po tych niepodważalnych dowodach w ogóle będziecie w szoku, skąd je zdobyłem. Będzie pan Sylwester miał jaja przyznać się do błędu oraz mnie przeprosić. I muszę panie Sylwestrze pana oficjalnie poinformować, że zaufał pan nieodpowiedniej osobie, ale to zrozumie pan już po filmie.
Ja do pana nic nie mam, więc także po filmie zapraszam na rozmowę. Ale oczywiście jakąś flaszkę w ramach przeprosin przejmę. Do zobaczenia na filmie. A i widzimy się również dzisiaj na live'ie, ale to już swoją drogą, film jest montowany, szykujcie się.